Dziś zaczynamy od nietypowego tematu, bo od kolejek po karty graficzne w Media, Mar w Media Expert. Kolejki jak za prl Kilka dni temu Media Expert zorganizował wydarzenie nazwane RTX Day. RTX to karty, na których możemy na przykład właśnie wydobywać sobie Bitcoina. W tym, w tym dniu Polacy mieli szansę kupić karty graficzne Nvidia GeForce RTX w scenie przez producenta. Pod punktem sprzedaży Media Mark Expert w Warszawie pojawiły się kolejki jak za czasów. To jest ciekawe. I to jest ta karta, od której my możemy tak naprawdę zacząć, czyli RTX 3060, jeżeli chodzi o wydobywanie bitcoina. I zobaczcie, jak sama karta kosztuje 1000 zł. Można też kupować na przykład gotowe laptopy. Jeszcze jakiś czas temu laptopy były po 5000 zł z tą kartą, natomiast ostatnio widziałem, że te laptopy są już po 6. 65 tysiąca złotych za samego laptopa, na którym możemy wydobywać kryptowaluty. Lightning Network może osiągnąć 700 milionów użytkowników do 2030 roku. Wow. Wow miliard ludzi spodziewamy się do 2024 roku. Natomiast na samym Lightning Network możemy zobaczyć 700 milionów, co oznacza, że 700 milionów użytkowników będzie używało nic innego jak Bitcoina. Bo Lightning Network jest tym Layer 2 solution dla Bitcoina. To jest bardzo um, dobra predykcja, można by było powiedzieć, jeżeli chodzi o rynek. i Zobaczcie, 2024 rok widzimy już tutaj pierwszy Taki naprawdę znaczący pik, jeżeli chodzi o ilość w tych przewidywaniach, a 2024 rok to jest to samo, co jest przewidywane, jeżeli chodzi o ilość użytkowników ogólnie na kryptowoltach, że będziemy mieć około 1 miliarda ludzi na świecie korzystającego z kryptowalut. Kolejna um, seria. Można by było powiedzieć, oszustw pewnie będzie. Jedna z nich, jedna z tych osób z tej serii, albo jeden z serii został już przyłapany, który wyłudził 250 tysięcy złotych za wynajem koparek. Więc uważajcie po prostu na tym rynku, kto co oferuje. Jest naprawdę dużo ludzi, których ludzie nawet znają, albo znali, i oni zebrali po kilka milionów złotych i potrafili uciec. Z kraju i nikt ich nigdy nie widział od tej pory. A tutaj na przykład są ludzie, którzy będą wyłudzali pieniądze właśnie na takim nieuregulowanym rynku jak kryptowaluty, jeszcze w Polsce, więc na to po prostu bardzo zawsze uważajcie. No i sprawdzajcie, pytajcie, kto już coś zrobił, czy dostawał jakąś kasę, czy ten gość w ogóle ma, wiecie, jakieś miejsce swoje. A w szczególności, jeżeli chodzi o rzeczy związane z internetem to bardzo musicie je sprawdzać, bo to jest wirtualny świat i musimy mieć jakieś potwierdzenia. Stąd na przykład wczoraj mówiłem o takim rynku jak Crypto Identity, czyli że będziemy mieć jakąś tożsamość na rynku krypto, która będzie potwierdzona na przykład na blockchainie i to będzie super, bo wtedy będziemy wiedzieć, że konkretna dana osoba za tyle rzeczy odpowiada i na przykład jeżeli ona, nie wiem, wyłudzi pieniądze, to ma jakieś zabezpieczenia czy innego rodzaju element, ale będziemy wiedzieć, jakby kogo bezpośrednio też ścigać. I takie rzeczy na blockchainie będą prowadziły do naprawdę mega dużej decentralizacji, do tak zwanego systemu trustless. Więc na, to jest coś, co, co jest naszą przyszłością, i to trzeba naprawdę zrozumieć. Natomiast na ten moment jest to wolna amerykanka na tym rynku, i po prostu musicie uważać na to, co robicie i gdzie inwestujecie swoje pieniądze. No i mamy ciekawą aplikację, która się nazywa Secretum. Ona jest na Solanie. Sekretum ma możliwość tutaj, jeżeli chodzi o jej funkcję szyfrowanej komunikacji, co jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, no bo no, no, ta szyfrowana komunikacja, no, każdy z nas chce, żeby mieć święty spokój od tego, czy ktoś nas podsłuchuje, czy też nie. Z drugiej strony, zobaczcie, mamy w ogóle handel OTC, to jest dosyć ciekawe rozwiązanie i opcje inwestycyjne, które tutaj mamy, oraz oferowanie treści na kanałach publicznych. No, ciekaw jestem, co to jest, bo jeszcze nie widziałem tego w rzeczywistości. Natomiast czytam artykuł i jest to coś, co od razu sobie później sprawdzę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten projekt. Idziemy dalej. Sri Lanka powołuje Narodowy Komitet do Spraw Wydobycia Kryptowalut i Technologii Blockchain. Rząd Sri Lanki ogłosił nowy komitet, który ma, pędzać, ma napędzać standardy dla górnictwa. Ma napędzać ciekawe słowo. Dla górnictwa kryptowalut i technologii ogłoszono członków komisji, a także jej mandaty. Komisja została również poinstruowana, aby zbadać istniejące ramy regulacji stosowane przez inne kraje i przedstawić zalecenia dotyczące polityki krajowej. Mega fajnie. Widzimy, że kolejny kraj przyłącza się, że tak powiem, do rewolucji kryptowalutowej, można by było powiedzieć. Bardzo, bardzo fajnie. I bardzo ważna rzecz, która może właśnie przyczyniła się też do tego, że cena Etheru w stosunku do Bitcoina dosyć mocno spadła i pytanie, czy nie spadnie jeszcze bardziej? Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, że mamy przełożony ten tak zwany difficulty time bomb, mamy przełożone na przyszły rok, na maj 2022 roku, czyli ta poprawka 4345, ta propozycja, jest przełożona na maj 2022 roku, co może oznaczać, że mamy opóźnienia, jeżeli chodzi o sieć Ether 2.0. Dlatego, że jeżeli um, mamy przerzuconą tą bombę, nazwijmy to właśnie na maj 2022 roku, będziemy widzieć jeszcze górników. Jeżeli będziemy widzieć jeszcze górników, to znaczy, że nie będzie jeszcze merge'a, jeżeli chodzi o kwestie sieci. Więc jest to dosyć interesujące. Bo wskazuje dokładnie tak jak tu jest napisane, że możemy mieć bardzo duże opóźnienia, jeżeli chodzi o sieć Ether 2.0. Co to znaczy? Do tej pory była ona zapowiadana na styczeń 2022 roku, ale jeżeli będzie to maj 2022 roku, to zobaczcie, że tak naprawdę możemy tutaj widzieć, no może nie tyle co początek końca Etheru w stosunku do innych projektów, ale że Ether... Będzie mocno dostawał potyłku, czyli dużo projektów będzie przechodziło jednak na innego rodzaju sieci, i przez to sieć jako taka może mocno ucierpieć jeżeli chodzi, może nie sieć, tylko jeżeli chodzi o cenę e, związaną z eterem może mocno ucierpieć. Więc zwróćcie proszę też na to uwagę. Inne artykuły oczywiście podają, że eter no, jest tuż przed y, tym wybuchem, jeżeli chodzi o kwestię pójścia ceny w górę. Natomiast taka informacja jak ta może spowodować jednak odwrotne ruchy. No pamiętajcie, że rynek nigdy nie jest określony w 100% i trzeba na wszystkie rzeczy brać uwagę. Dla mnie giga wiadomość. Prawie dwa razy więcej Solodorczyków ma portfele bitcoinowe niż konta w banku. I to jest samo w sobie hiciorem, można by było powiedzieć, no bo kaman. Jak można w 2021 roku mówić, że ludzie nie mogą mieć dostępu do konta, a jeżeli chodzi o dostęp do portfela bitcoinowego jest i to bardzo szybki, bo to zostało zrobione w ciągu trzech miesięcy, trzy miesiące potrzebowaliśmy na to, żeby Salwadorczycy mieli dwa razy więcej bitcoina, czyli dwa razy więcej kont bitcoinowych niż w kont w banku, wow! Zobaczcie, jak szybko postąpiła tam adopcja od tylko i wyłącznie jednej decyzji. I to jest właśnie ta różnica, i to jest właśnie coś, co wyróżnia kryptowaluty na tym rynku. Tradycyjnych finansów, tych takich, jak to, można by było powiedzieć inaczej, skostniałych finansów, które w tym momencie naprawdę odczuwają już oddech kryptowalut na swoim karku. YouTube kasuje i przywraca konto Antony Pompiano. Jest to jeden z takich, można powiedzieć, starych gwardii bitcoinerów, który o Bitcoinie mówi już bardzo dawno temu. Jest on też z tradycyjnych finansów, robi dużo projektów. Między innymi jeden z jego projektów, o którym ja wiem, to jest BlockFi. No i co ciekawe, że nawet taki kanał jak jego został skasowany i później przywrócony. Natomiast to jest właśnie kwestia tego, jak mamy scentralizowane. Social media, jak w postaci na przykład tutaj YouTube'a, które są zagrożeniem dla naszego kontentu, który my dajemy. I tu jest właśnie ten artykuł, który pokazuje, że Ethereum, czyli Ether, jest następnym w kolejce do tego, aby eksplodować, jeżeli chodzi o cenę. I mówi o tym Hive Blockchain Chairman, czyli przewodniczący Hive Blockchain. No i to jest interesujące, bo jak widzicie, z jednej strony ma eksplodować, a z drugiej strony mamy jakieś opóźnienia. No i teraz. Czy negatywna informacja w postaci tego opóźnienia jest na tyle ważna w momencie tak dużej akumulacji na eterze? Zobaczcie, że tak naprawdę Cardano miało przez długi czas obietnicę tego, że będzie posiadało zdecentralizowany. W pełni system oparty też o smart kontrakty, które zostały wprowadzone dopiero teraz, przez cały czas do tego momentu rosło, a w momencie, kiedy to zostało wprowadzone, to zostało, czyli Cardano, cena Cardano spadła. Dlaczego? Dlatego, że jak zwykle mamy buy the rumors, sell the news. I w tym momencie, dlaczego tak w ogóle to funkcjonuje? Dlatego, że większość ludzi, kiedy mówi, o wchodzą już smart kontrakty, to znaczy, że Cardano wystrzeli, to znaczy, że inwestorzy mają na kogo zrzucać duże ilości Cardano. O tym mówiłem wielokrotnie i o tym po prostu pamiętajcie. Ok. No, i tutaj uh, bit, uh, Big Short, The Big Short, pamiętacie taki wielki short, czyli taka wielka sprzedaż, ale generalnie nie posiadając danego aktywa, tylko rzucając je nad, za pomocą tak zwanej dźwigni. Uh, I był też o tym właśnie film cały. Tam główną postacią właśnie był Michael Berry, który krytykuje Shiba Shibę po tym, jak wzrosła ona 340%. I teraz ja po prostu jedną rzecz, którą dużo to od siebie. Na takie projekty trzeba uważać, jaką wartość daje Shiba, jeżeli chodzi o ten projekt, co ona wnosi do tego świata kryptowalutowego poza tym, że jest memem. Ja wiem, że Dogecoin był memem i teraz nagle można nim będzie płacić. Natomiast co ona de facto wnosi? The only official Twitter account for Shiba ecosystem. No i dobra, i co tutaj mamy? Zazwyczaj na Twitterze, jeżeli tutaj cokolwiek się pojawia, to jest to ten... Projekt robi. A czy mamy tutaj cokolwiek opisane? Nie. Poza tym, że mamy 1,1 miliona followersów. No i super. Czyli krótko mówiąc, jest na kogo zrzucać przeolbrzymią masę tokenów, która pozwoli komuś zarobić mnóstwo pieniędzy. Natomiast dużo ludzi, która się cieszy z obecnego wzrostu i nie wyciągnęła zysków, będzie ponosić w pewnym momencie straty. Więc jeżeli jesteście do przodu, pamiętajcie, żeby realizować swoje zyski. Szybkie spojrzenie na Yahoo! Na Yahoo! mamy Kolejna informacja o Bitcoinie odnośnie jakiegoś in, legendarnego inwestora, których mamy już pełno. Natomiast inne rzeczy związane ze światem Bitcoina. Zobaczmy sobie tutaj Jamie Diamond, Calls Bitcoin Worthless, czyli mówi, że jest bezwartościowy. Co jest ciekawe, bo kilka razy mówił, że Bitcoin osiągnie przecież ponad 240 tysięcy dolarów za jedną sztukę. Więc Jamie Diamond mówi, że jest bezwartościowy. Dlaczego? Pewnie dlatego, że chce zrzucić cenę, no i jeszcze więcej dokupić, żeby ta cena tak szybko nie uciekała. Takie jest oczywiście moje założenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast co ciekawe, jest jeszcze jeden artykuł, jeżeli chodzi właśnie o Jamie Damona. Gdzie on mówi, że jest bezwartościowy, ale klienci J.P. Morgana się z nim nie zgadzają, więc oni de facto muszą dostarczyć tego bitcoina do swoich klientów, no bo taki jest demand. A jeżeli jest taki jest demand, czyli takie zapotrzebowanie na tym rynku, to może też oznaczać jedną bardzo ważną rzecz: nie mamy potrzeby na zakup innych projektów, które banki oferują. Przez to możemy zobaczyć, że banki, jeżeli nie wejdą w kryptowaluty, Prędzej czy później nie będą miały co sprzedawać, bo ludzie już nie chcą tych starych projektów, które nic nie wnoszą do ich życia, nie dają w żaden sposób zarobić, oszczędzić itd. Oczywiście mamy masę ludzi, nazwijmy to starszej daty, która jeszcze gdzieś tam coś kupuje, trzyma jakieś lokaty, ale większość ludzi tego nie robi. I przechodzi, jeżeli chodzi o to młode pokolenie, przechodzi w nowych kierunkach. Więc zobaczcie, jeżeli banki nie pójdą w te nowe kierunki, to nie będą miały co oferować i nie będą miały na czym zarabiać. Stąd adopcja kryptowalut będzie, moim zdaniem, postępowała przez cały czas. Kryptomiliarder, sam Bankman Fried, o którym ja bardzo często mówię w kontekście sieci ekosystemu Solana, czyli że on mówi, że on kupił miliardy Tetheru, żeby handlować, czyli żeby tradeować. Na innych coinach. Więc tą postać też również warto śledzić. On ma swoje konto na Twitterze. Wielokrotnie je pokazywałem um, i jest to jedna z takich osób, którą ja śledzę i śledzę to, co on pisze, bo ma mocny wpływ na to, co się dzieje, między innymi również na ekosystemie Solany. Zobaczcie, przed chwilą czytaliśmy informację związaną z Media Expert w Polsce a propos kart Nvidia. Natomiast tutaj ktoś daje, zakupuje dużą część akcji NVIDIA. No i zobaczcie, może się okazać tak, że ze względu na brak e, tych chipów, na, ogólnie na rynku procesorów, które są, e, takie firmy jak właśnie NVIDIA będą podnosić maso, masywnie, że tak powiem, ceny do góry i faktycznie mogą pokazać bardzo spore zyski. Więc e, jakieś wieloryby na tym tradycyjnym rynku mocno poszły właśnie w NVIDIA, i pytanie, czy to faktycznie nie będzie dobry ruch. O tym sobie zaraz jeszcze przeczytam, co tam więcej było. Natomiast łączę fakty tego, co przed chwilą czytaliśmy, jeżeli chodzi o karty graficzne, na których na przykład można kopać. Bitcoina. Pamiętajcie, one nie są tylko gamingowe, ale na przykład możecie sobie zostawić komputer włączony przez cały dzień, możecie kopać bitcoina, taki komputer wam się zwróci mniej więcej w półtora roku, natomiast w międzyczasie jak nie chcecie już kopać, a chcecie sobie pograć, to możecie sobie pograć, wyłączyć na przykład kopanie, pograć sobie na normalnie w grę, później kończycie grę i komputer chodzi dalej. Takie komputery, mówię Wam, zwracają się w półtora roku. Fundacja VeChain szykuje się do głosowania nad poprawką, nad upgrade'em. No i pytanie, czy w takim razie cena pójdzie do góry? Ta poprawka ma wnieść dosyć sporo, bo może być zwiększona, że tak powiem, ilość firm i wolumenu, który będzie obsługiwała dana sieć, bez wpływu na bezpieczeństwo w tej sieci. Więc no to jest bardzo ważne, w szczególności jeżeli chodzi o ten projekt. No jeżeli sobie popatrzymy na to, gdzie mamy tutaj cenę wiczejna, no to cena wiczejna faktycznie, zobaczcie... Idzie nam w takim kierunku, odbija tutaj od tej trend linii już cztery razy i może faktycznie nam tutaj wyskoczyć. Więc jeżeli jesteście w WeChainie, to możecie chwilę poczekać na to, żeby za chwilę zrealizować jakieś zyski. To, co przewidywałem jakiś czas temu, że w momencie, kiedy bitcoin będzie się wybijał od tego poprzedniego poziomu, to możemy zobaczyć spadek wartości altów w stosunku do bitcoina. I tak faktycznie jest, mniej więcej około 20-30% nawet takiej spadki mogliśmy zobaczyć, to też zresztą widać bardzo dobrze na wykresie Bitcoin dominance, gdzie w tej chwili mamy 46,3%, jeżeli dobrze pamiętam. No i to, co ja widziałem na tym wykresie, nawet mnie troszeczkę przeraziło, bo widziałem, że faktycznie możemy w tej chwili zrobić bardzo duży skok, aż do 50, na przykład 2-4% dominacji Bitcoina. To by oznaczało, że alty w stosunku do Bitcoina dostaną bardzo mocno po... Tyłku, co nie znaczy, że nie wzrosną w ujęciu dolarowym, ale bitcoin po prostu będzie rósł szybciej. I też na to mocno bym zwrócił uwagę. FTX, czyli właśnie giełda tego pana, o którym wcześniej wam mówiłem, czyli sama bankmana Frida, odpala NFT, czyli marketplace na NFT, właśnie na Solanie, więc... Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o giełdę FTX, na co znowuż pamiętajcie zwrócić uwagę, giełda FTX będzie mniej więcej wyceniana na poziomie, moim zdaniem, tego co w tej chwili mamy na Binance, jeżeli nawet nie więcej, ona bardzo ładnie układa się z regulantami, co może po prostu wpłynąć na jej bardzo szybką adopcję i działanie bez przeszkód, tak jak to widzieliśmy na Binance. I to jest ten, ten drugi artykuł, o którym Wam mówiłem, czyli że Jamie Diamond mówi o tym, że bitcoin jest bezwartościowy, ale jego klienci się z nim nie zgadzają. I to jest dosyć ciekawe, bo on mówi, że jest bezwartościowy, wiele ludzi mówi, że jest bezwartościowy, ale jednak. Jest zmuszony do tego, żeby go kupić. No. Edward Snowden mówi o tym, że CBDC to jest perwersja, jeżeli chodzi o kryptowaluty, czyli w odniesieniu do kryptowalut i tego, co dają kryptowaluty, to CBDC to perwersja. Ja już wielokrotnie się z tym zgadzam. Mówiłem, że zgadzam. Dlaczego? Może nie jakby z tym, tylko mówiłem, dlaczego dla mnie CBDC są bardzo słabe. Dlatego, że to dalej jest utrzymywanie władzy w jednych rękach. Kosztem, nazwijmy to ludu, masy, dlatego że na CBDC nie będziemy widzieć otwartego portfela. Będzie to zamknięty portfel, co będzie powodowało, że nie będziemy widzieć przepływów. Natomiast, jeżeli my mamy otwarte łańcuchy, w, łatwo, w łatwy sposób możemy weryfikować na przykład wydatki chociażby naszego rządu, albo kieszenie poszczególnych polityków, nie, które są automatycznie widoczne na takim blockchainie. Jeżeli oni dostają jakąkolwiek kasę, to muszą właśnie na przykład z niej, z tego konta korzystać. Tyle i wtedy mamy naprawdę fajną przejrzystość, jeżeli chodzi o nie, funkcjonowanie. Takiego systemu ekonomicznego opartego o kryptowaluty, a nie o CBDC. Pomimo ostatniego wzrostu na Bitcoinie, nie widzimy, aby retail, czyli detaliści na tym rynku, mieli tak zwane FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli takiej utraty czegoś, co im rośnie. To jest nic dziwnego, dlatego że dopiero kiedy Bitcoin zaczyna rosnąć bardzo mocno i bardzo szybko, to wtedy takie FOMO powstaje i wtedy ludzie wchodzą, no bo wtedy powiedzą, wow, Bitcoin już 10 tysięcy dolarów w jeden dzień. Przewiduję, że na, nastąpi w ciągu najbliższych może tygodnia lub dwóch maksymalnie, że będziemy widzieć wzrosty rzędu 10 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Natomiast wracając do tego artykułu, nie mamy, czyli takiego większego zapotrzebowania ze strony detalu. I tutaj jest taka jedna rzecz. Być może nie będziemy mieć ze strony detalu, być może będziemy mieć ze strony firm, instytucji, które będą po prostu robiły tak, że na ich balans sheetach będzie pojawiał się od 1 do 5% na przykład właśnie bitcoina czy innych kryptowalut. Nie musimy wtedy widzieć takiego spajka, jeżeli chodzi właśnie o trendy na Google. Natomiast nie ukrywajmy, jeżeli firmy będą przychodziły i będą wrzucały na swój balance sheet, czyli na, na swoje jakby salda firmowe, będą wrzucały od 1 do 5% i, i całej całości kapitału, który one mają jakby dostępnego, to w tym momencie będziemy widzieć cenę, która idzie do góry. A jeżeli cena pójdzie do góry, to wtedy dołączy się też tłum. A kiedy dołączy się też tłum, e, trendy na Google pojawią się bardzo mocno i wtedy będziemy znowu widzieć blow off top. Tak przewiduję, że może nastąpić. Czy to się sprawdzi, czy nie, to wiecie. Przyszłość zawsze pokaże. Nikt nie jest tutaj wróżką, która na 100% coś wam powie. Natomiast ja na to w ten sposób patrzę, że ta końcówka roku może być właśnie pod kątem tych firm, które będą przerzucały na swój balance sheet coraz więcej kryptowalut. Onwaze mówi, że widzi bardzo, bardzo rzadki um, niedźwiedzi sygnał na Bitcoinie. Um, chodzi mu o oscylator um, przy time frame 4 godzin. No i tutaj mówi, że przy tym jak bitcoin pójdzie do góry i zobaczymy go na bliskim poziomie, jeżeli chodzi o ATH, spadnie i przetestuje on poziom 50 tysięcy dolarów. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało to. Ja uważam, że jeżeli dojdziemy do 60 tysięcy dolarów, 63 tysięcy dolarów, możemy spaść, ale wydaje mi się, że już nie będzie to aż tak mocny spadek. Natomiast pamiętajcie, zmienność na Bitcoinie w czasie hosty i takich mocniejszych wzrostów to jest nawet rzędu 30-40%. Czyli musimy najpierw zrobić, wiecie, dosyć, dosyć mocny jakiś spike w górę, i później takie 30-40% na hoście to były rzeczy, które normalnie widywaliśmy. Więc wcale bym się nie zdziwił, że faktycznie może tak być, że będziemy mieć taki pullback do 50 tysięcy dolarów. Na Bitcoin Interest mamy artykuł, dlaczego coraz więcej inwestorów zmienia jakby ten biegun z inwestycji w stock market, czyli w akcje, w kierunku Bitcoina i ogólnie kryptowalut. No i co jest ciekawe, że zobaczcie, Bitcoin nam jakoś super ekstra nie urósł, też nie spadł. Oczywiście on rośnie jakby powoli, ale giełda nam wcale nie rośnie, jeżeli chodzi o SP 500. No i pytanie, czy faktycznie nie widzimy powolnego shiftu na zasadzie dywersyfikacji nawet pieniędzy z giełdy? Czyli załóżmy, że giełda SP 500 nam troszeczkę spadnie, ale to dlatego, że na przykład część inwestorów postanowi wyciągnąć stąd tą kasę i przerzucić na przykład w coś, co może być dla nich aktywem, który jest jeszcze tanie. I mówimy tutaj znowu o spółkach. I te spółki na przykład wyciągną, zmienią to i na ten balans się sprawdzą 1 do 5%, co będzie powodowało, że SP500 spadnie. I teraz uwaga, jeżeli spadnie, to pytanie, czy zacznie to? lawinę spadków na S&P 500, bo jeżeli tak, no to wtedy inwestorzy też mogą uciec wtedy szybko z Bitcoina, natomiast nie zdając sobie z tego sprawy, że wyciągając jakby kasę stamtąd to mogą taką lawinę rozpocząć, natomiast jeżeli nie wywoła to lawiny, a pewnego rodzaju korektę na tym rynku, bo stwierdzą oni, że ten rynek już jest, nazwijmy to przewartościowany i będzie to taka korekta rzędu wiecie 10-15% na rynku S&P 500, ale nie rozpocznie to żadnej bessy na tym rynku, no to możemy wtedy zobaczyć prawdziwą hossę na rynku bitcoina. I to byłoby ciekawe. Więc czy mamy się obawiać ostatnich spadków na SP500? Jeżeli ma, będziemy mieć jakieś dowody na to, że ten shift ze strony akcji w kierunku bitcoina nastąpił, to raczej nie, bo ci inwestorzy po prostu dywersyfikują, a nie uciekają z tamtego rynku. Natomiast jeżeli oni wyciągają więcej niż tylko jakby na rzecz dywersyfikacji i uciekają w kierunku bitcoina, no to możemy zobaczyć załamanie się SP 500 i w pewnym momencie również załamanie się na Bitcoinie, bo jeżeli inwestorzy zobaczą, że ten rynek też zaczyna im spadać, to mogą zacząć wyciągać ten kapitał ze stratą, bo chcą oszczędzić już jak, jakąkolwiek gotówkę. Więc tak jak wam mówiłem wcześniej, tu jest wiele różnego rodzaju rzeczy, które mogą nastąpić, natomiast to, kiedy będziemy o nich mogli mówić, co się wydarzyło, to będzie wtedy, kiedy będziemy patrzeć na lewą stronę wykresu, będziemy dokładnie widzieć, o zobaczcie, na rynku mieliśmy to, to, to i to i to wynikało już z tego, z tego i z tego. Na razie możemy tylko wyłącznie spekulować, jaka będzie przyszłość i jakie będą to wskaźniki, czyli jaka będzie wielkość na przykład takich wypłat właśnie ze stock market, czyli z rynku akcji w kierunku Bitcoina. Tak samo jak widzimy, że na przykład mamy shift z kierunku złota w kierunku Bitcoina i kryptowalut. Pytanie, jak wielkie to będą rzeczy? Czy tamte rynki po prostu będą ustabilizowane na zasadzie takiego trendu bocznego i po poprzedniej jakiejś tam korekcie, czy to na SP500 i na, na przykład na złocie i będziemy widzieć faktycznie hossę, czyli krótko mówiąc, będzie to wyglądało tak, że tamte rynki, czyli mamy tutaj rynek, wiecie, akcji i rynek na przykład złota, które właśnie w tym momencie powiedzmy, że one będą sobie robiły złoto, już zrobiło jakąś taką korektę, akcji jeszcze nie, no ale na akcjach możemy to widzieć dużo szybciej, no a na przykład w tym momencie, jak bitcoin był tak, Teraz wybił. Czekajcie, no nie wybił, bo on tutaj powiedzmy spadł, teraz dochodzi gdzieś do tego miejsca, to on, powiedzmy, że to są te właśnie punkciki, to on w tym momencie będzie wybijał, dlatego że będziemy widzieć przejście, tak, dywersyfikację nawet tylko delikatnie portfela, akcyjnego i złota właśnie w kierunku kryptowalut. Więc tu do, będzie dopływ nawet niewielkiej ilości kapitału. A dlaczego niewielka ilość kapitału w tym kierunku bitcoina może to spowodować? Dlatego, że pamiętajcie, że rynek kryptowalut nie jest aż tak głęboki jak rynek złota czy jak rynek akcji. Rynek złota to jest 9 trilionów, rynek w tej chwili całych kryptowalut jest 4 razy mniejszy niż rynek złota. Więc naprawdę nieduży kapitał przepływający stąd, tak, może spowodować naprawdę duże wzrosty, w szczególności kiedy wiemy, że mamy bardzo dużo hodlerów, mamy bardzo dużych, dużych hodlerów, czyli krótko mówiąc wielorybów. Więc oni trzymają, a jeżeli ktoś będzie chciał zakupić za te małe, że tak powiem, części nawet z tego rynku, właśnie bitcoina czy inne kryptowaluty, może się okazać, że będzie bardzo szybko podnosił cenę, dlatego że nie będzie wystarczającej ilości. Na, na to, żeby ich obsłużyć, bo oni się spóźnili na imprezę, można by było powiedzieć, więc cena będzie pikowała. No i wtedy możemy zobaczyć po takich wzrostach, możemy zobaczyć, że na przykład Detal się dołącza w takim miejscu. I cena naprawdę zaczyna lecieć w kosmos. No i wtedy zobaczymy cenę, pewnie gdzieś 150-200 tysięcy dolarów. Oczywiście jest taka możliwość, ktoś ostatnio pytał, czy 300 tysięcy dolarów wtedy jest możliwe. Oczywiście, jeżeli zobaczymy ten napływ tego kapitału bardzo duży, to czemu nie? Ale to będą... Takie piki, które tutaj będą, to będą trwały maksymalnie pewnie 3 dni, 1, 2, 3 dni, więc jeżeli chcecie się złapać na takie piki, które tam będą na samym końcu hosty, to pamiętajcie, że musi być gotowi na to, żeby sprzedać w każdym momencie. I tym dzisiaj zakończę cały filmik. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, zrobić jakiegoś lajka. W sensie jakiegoś lajka, bo możecie wiecie, na przykład przekręcić głowę i zrobić lajka nie do góry, tylko w bok wtedy a nie tylko i do góry i zostawcie jakiś komentarz odnośnie tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Trzymajcie się, cześć!